Witaj na moim kanale, bardzo dziękuję Ci, że wszedłeś i będziesz mógł obejrzeć ten materiał. Chciałbym także, żebyś mógł subskrybować ten kanał, jeżeli Tobie ten filmik się spodoba. Udostępnić go swoim znajomym, gdyż jest on dopiero w fazie takiej rozwojowej. I jeżeli byś spodobał to nagranie, proszę wpłać darowiznę na fundację, którą prowadzę, dzięki czemu będę mógł ten kanał jeszcze szybciej rozwijać, dzięki Twojej pomocy. Wszystkiego dobrego i miłego oglądania. O, witam wszystkich, już jestem trochę zmęczony, jak widać na twarzy. Kończy się ta konferencja niedługo BWE. Sala, w której jestem, już jest opuszczona. No, i co, także zrobiliśmy seminarium wczoraj. Myślę, że bardzo ciekawe seminarium. Jeszcze oczywiście będzie ono jeszcze ulepszone, zmontowane, będą podpisy i będzie kolportowane tam, gdzie będzie możliwe, czyli w Polsce, w Austrii, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, zobaczymy na różnych kanałach. Tak, żeby akurat ludzie myśleli, widzieli, że są osoby, które te podstawowe jakieś prawa poważnie traktują, a nie traktują po prostu się jako organizacje pozarządowe, które mają być opłacane przez rządy, opłacane przez korporacje, no bo to jest jakby taka korupcja, moim zdaniem. Jest to korupcja, zakłamanie i sprzeniewierzenie się jakimś podstawowym wartościom. Organizacje pozarządowe, sama nazwa wskazuje, powinny być pozarządowe, czyli nie powinny być związane ani założone tak zwane GONGOs, czyli Government Organized NGOs, tak? Ani nie powinny być też finansowane, tak? Czyli pieniądze, po prostu żadnych pieniędzy z rządów, żadnych pieniędzy z korporacji, a my tak to czynimy często, że jakieś różne fundacje są zakładane przez korporacje farmaceutyczne. Przychodzi taka potem fundacja i mówi, jak to potrzebuje konkretnych partii, jakaś konkretna grupa społeczna potrzebuje, jakieś osoby starsze, młode potrzebują danych, żeby były refundowane na przykład jakieś lekami jakimiś przez korporacje. No i taki rząd wychodzi, taki minister mówi, o, te organizacje tak mówią, więc my zakupimy z podatków zakupimy te leki. No i tak w każdej dziedzinie, tak samo chociażby w militarnym kompleksie, tak, czyli są różne think tanki, eksperci, którzy są pozarządowymi organizacjami. Oczywiście często w nich występują różni byli oficerowie albo właśnie osoby, które są związane z jakimiś producentami jakichś sprzętu. No i potem takie organizacje mówią to, co chcą przemysł wojskowy chce usłyszeć. No właśnie, więc sprawdziliśmy, co chcieliśmy powiedzieć wczoraj na seminarium. Zapraszam jeszcze raz serdecznie, żebyście je obejrzeli. Pewnie tu tam gdzieś podlinkowane będzie, żebyście sobie mogli kliknąć. No i dzisiaj wystąpiłem na plenum. Oczywiście mi przerwano. Bo nie było to zgodne z scenariuszem, tak? Bo mówiłem, o czym chciałem powiedzieć, tak? Bo część możecie obejrzeć na oddzielnym tutaj moim całościowym przemówieniu, który załączyłem. Czyli nagrałem oddzielny filmik, gdzie po angielsku, po polsku moje całe wystąpienie jest jasne i możecie powiedzieć, dlaczego byłem nie umożliwiono mi przemówienie tego wszystkiego, bo już pierwsze początki były, można było usłyszeć, że nie będzie potem lepiej, przynajmniej dla nich, czyli mówię dla oficerów, w sensie dla urzędników OPWE, ani przedstawicieli państw, tak? Mój główny zarzut był taki, że całkowicie ta agenda jest skręcona, że jest podporządkowana, żeby w państwa i też korporacje, które te państwa reprezentują, tak, bo to są powiązane rzeczy korporacyjne, żeby miał podkładkę, tak zwaną podkładkę w narracji swojej przez organizacje pozarządowe. Taka farsa i taka łuda i kłamstwo wielkie. No, to powiedziałem. Powiedziałem także o tym, co w Polsce się dzieje, czyli wprowadzenie w tamtym roku artykuł 140 rozszerzony o różne przestępstwa szpiegostwa, który de facto pod płaszczykiem wrzucania właśnie osób z innymi poglądami politycznymi, takimi strukturalnymi, czyli takimi nie dotyczącymi spraw społecznych, ale takich właśnie strategicznych, związanych z bezpieczeństwem, związanych z jakimiś podstawowymi kwestiami. Wrzucani są do przez tak zwaną dezinformację czy misinformację do koszyka szpiegów, do koszenia szpiegów, tak? Czyli ktoś ma inne poglądy i ląduje do więzienia, bo dezinformuje opinię społeczną. No i tu przydałem przykład Piskorskiego, Mateusza Piskorskiego, który, przypominam, 3 lata siedział w areszcie, miał zarzuty, ale 3 lata czekał na akt oskarżenia. To dziwne, tak? Dziwne, że akurat w 16 roku chyba go tam zatrzymano ABW w czasie szczytu NATO, tak? Bo Piskorski tworzył partię, która mogła się zgadzać, nie zgadzać, zmiana tak zwana, akurat się może z tym nie zgadzam.
Natomiast myślę, że mogę obiektywnie stwierdzić na to, że po prostu zakładał jakieś tam środowisko polityczne, które chciało właśnie tam, miał krytyczny stosunek do NATO, do krytyczny do stosunek do różnych jakichś tam też wojny na Ukrainie, tak w tamtym czasie, bo pamiętamy, że wojna na Ukrainie to 14 roku jest, a nie 2022, bo to jest wielkie kłamstwo. No i został zaresztowany, trzymany, może się przyzna, może się nie przyzna. I przypominam, że nawet Organizacja Narodów Zjednoczonych, agendy specjalne stwierdziły, że powinien być uwolniony, powinien dostać odszkodowanie, a osoby, które doprowadziły do tego, czyli funkcjonariusze ABW, sędziowie, którzy przedłużali ten areszt, prokuraturzy, powinni mieć odpowiedzialność karną. Tak stwierdziło Organizacja Narodów Zjednoczonych. PiS to, że tak powiem, tak w cudzysłowie zlewał, nie odpowiadał na te różne wezwania, bo ta organizacja wzywała dwa razy PiS, polski rząd, żeby odpowiedział, tak, na te zarzuty. Traktując, że no, co ma to jakieś ONZ ma zrobić. Zresztą były jakieś pomysły w ogóle, żeby wyjść do ONZ-u ze względu na jakieś tam niezgodę na różne sprawy kiedyś. A to jakieś tam publicyści tacy, powiedzmy, wokół pisowcy mówili o tym. No i co jeszcze? No i tyle zdążyłem powiedzieć. Natomiast w wystąpieniu, które chciałem powiedzieć, był temat także poruszany właśnie przez innych osób, czyli przez na przykład Mariusza Reikerosa, czyli norweskiego adwokata, który został pozbawiony licencji adwokackiej przez swoje jakieś poglądy i swoje działania pod pretekstem udzielania jakichś porad prawnych bez licencji. Natomiast z tego co wiem, to Mariusz działał po prostu przez różne kancelarie prawne w Norwegii, bo wcześniej mu pozbawiono. On był w ogóle. Historia Mariusza, wpisze się Mariusz Reikerosa, tam są sprawy w internecie pisane, też każdy czytał, jeśli to wszystko prawda. Jest taka, że po prostu on reprezentował wobec korporacji norweskich, dużych korporacji, interesy filipińskich marynarzy i się naraził korporacjom, establishmentowi, prawda? Dlaczego interesy jakichś obcych reprezentuje marynarzy, a nie interesy jakiejś korporacji, która nie chciała się wypłacić ubezpieczenia czy coś takiego tym marynarzom. No i potem jakieś jego problemy zaczęły się robić problemy, jakieś tam prokurowana jakaś tam sytuacja z jakimś innym adwokatem, jakieś bójki z tym adwokatem, coś wyszło, nie wiem jak to tam było do końca, ale generalnie jest to wszystko pretekst. I on od tego czasu, że tak powiem, takiego w nerwa złapiał, tak? Bo Norwedzy generalnie są bardzo usłuszni. I zaczął krytykować rząd norweski, system norweski. System, który często wypowiada się wobec Polski, krytykuje polski system sprawiedliwości, a sam jest bardzo scentralizowany i podporządkowany pod rząd. Także to jest bardzo śmieszne, że sędziowie norwescy i cały system tych prawników norweskich to krytykuje. Może nie wszyscy, ale ci tym z elity, powiedzmy, są powiązani z rządem, a krytykują polskie struktury tej władzy. I co? No i mówił Mariusz o tym, że w Norwegii 20-parolatka jest teraz skazywana za to, że obraziła, zniesławiła oficjeli, wysyłając na Facebooku, korzystając z mediów społecznościowych, mówiąc o właśnie tych nieprawidłowościach dotyczących jej sprawy związanych właśnie z opieką nad dzieckiem. Tak. Znamy Norwegię, Norwegia jest 37 albo 38 razy, już nie pamiętam, skazana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, ale więc to nie jest jakieś mówienie jakichś kobiet i tak dalej, tylko faktycznie są wyroki, które mówią o tym, że Norwegia naruszyła podstawowe prawa do życia prywatnego, rodzinnego. I przypominam, że to jest państwo, które ma najwięcej wyroków proporcjonalnie do swojej, to jest 5 milionów obywateli, nawet chyba nominalnie ma najwięcej wyroków w perspektywie od 16 roku. Także Mariusz o tym mówił. Elisabeth Petrzy-Wolf miała bardzo ciekawe wystąpienie, zachęcam ją odsłuchać, bo ona zawsze bardzo mądrze mówi. To jest Austriaczka, taka powiązana trochę ze Stanami Zjednoczonymi, bo tam taka rodzina dyplomatyczna. I ona mówiła o tym, jak to właśnie, kto ma decydować o tym, co jest informacją, a kto jest dezinformacją, misinformacją, tak? No o tym się polega, tak? Czy mają to decydować właśnie taka prawda konsensualna, która się tutaj mówi, czyli konsensus między to, co mówią rządy, poszczególne, oczywiście wybrane rządy, to, co mówią korporacje i to, co mówią, które opłacają tych polityków bardzo często. Oraz organizacje pozarządowe, które mają żyrować ich interesom i ich narracji, powstrzymywać. Tak? Oni często tutaj właśnie mówili na tym BWE, że musimy zwalczyć z dezinformacją, że ludzie nie wierzą już nam, nie wierzą głównym mediom ważnym przez te social media, tak? Że wy wam nie wierzycie. Dlaczego wy nie wierzycie rządom? Czemu wy przestaliście wierzyć korporacjom? Oni wszyscy chcą dla was dobrze, a wy wszyscy jesteście pod wpływem dezinformacji, najlepiej ruskiej dezinformacji. Tak zawsze jakaś ruska, jakaś i wymyślą zawsze coś, prawda? Więc jest bardzo poważny problem, że tutaj w tych organizacjach międzynarodowych planują jak ukrócić
dom dezinformacji, czyli wasze krytyczne prawo do poszukiwania poglądów. Przypominam, że artykuł 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ona nie jest traktatem, ale jest... jest ona już zwyczajem międzynarodowym, można powiedzieć, bo nikt nie nagwał tych takiej tam rezolucji i tak dalej. To jest poszukiwanie krytycznych informacji. Czy macie prawo oglądać ruskie media? Macie prawo oglądać ruskie media, ukraińskie media, banderowskie, niebanderowskie, macie prawo. Macie prawo oglądać niemieckie media, macie prawo oglądać polskie media, nawet takie, śmakie. To jest wasze prawo. I o to chodzi, że tutaj planują w organizacji międzynarodowej, patrzcie, poważna sala, poważni ludzie, jak wam to temu zaprzestać tego, tak? Znaczy, wy jesteście ofiarami, oni twierdzą, że jesteście ofiarami właśnie dezinformacji. Może takim ludzie jak ja, prawda? I może ja teraz was dezinformuję. Oczywiście, no, ruska agentura, nie wiadomo, ktoś mi wymyśli. Proszę bardzo, spróbujcie, sprawdźcie, przejrzyjcie wszystko, mam to gdzieś, no, jestem czysty jak łza. Bo kieruję się zasadami prawdziwymi, niż ci zakłamani ludzie. Także tyle wam powiem. Może przez to kariery nie zrobię, no. Mam to gdzieś. Dobra, także no, tyle w temacie. Aha, no i tak, no i to podsumowałem ja, prawda? Mówiąc o tym, że to jest hipokryzja, tak? Że to jest hipokryzja. Także na seminarium będziemy, że to hipokryzja. Też nie mieliśmy jakichś tłumów dyplomatów. Też ta przewodnicząca właśnie parę godzin, pół godziny przed wydarzeniem nie powiedziała, że jest właściwie w sali. Jakby powiedziała, że jesteśmy w sali, w której jest prowadzone te plenum, to by wszyscy, część osób została. Powiedziała, że jesteśmy w jakiejś małej salce, gdzieś tam poszli. I sobie poszli, prawda? Także niestety są takie małe niuanse i powiem, no, jesteśmy tak zwanym bólem, nie powiem w czym, czy jesteśmy łyżką dziegciu w bodźce miodu, no ale ktoś to musi robić, tak? Ktoś musi robić. Robimy to pro publico bono, osoby z różnych krajów. No, gdyby z tego będzie wszystko fasada i będzie to prowadziło do dziwnej formy, bardzo wyrafinowanego totalitaryzmu, gdzie niekoniecznie będzie pała i spluwa, chociaż to jest kwestia otwarta, to będzie po prostu big tech, big pharma połączone, kontrola waszych ciał, kontrola waszych umysłów, tego co oni chcą, tak? A nie tego co wam powinni służyć, bo to są ludzie, którzy żyją z waszych pieniędzy, z podatków. Wy jesteście im panami losu, a nie na odwrót. A okazuje się, że chcą was podporządkować pod swoje interesy. Także tyle słyszeliście ode mnie, Michał Specjalski, będę kończył tę relację. Także dziękuję za wasz obejrzenie tego filmiku, za wasz ten długi filmik, prawda, bo były dwa dni. I mój pierwszy taki, prawda, jako vloger tutaj polityczny. Także zachęcam do udostępniania, polubienia, subskrypcji moich kanałów. Czym będziecie bardziej to subskrybować, tym będzie mi się bardziej chciało. Idę w te takie social media, więc będę i tak to robił, żeby wam pokazywać to, co uważam i co za istotne także dla mojego życia jest ważne, tak? Bo ja to robię akurat też, bo chcę żyć w kraju i w świecie, bardzo połączonym, w którym będę się dobrze czuł, a nie będę po prostu elementem jakiejś rozgrywki interesów po prostu, jakichś grup, które sobie coś tam wymyśliły. Także pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Następny raz pewnie jeszcze w czerwcu, będę w czerwcu tutaj na pewno w Wiedniu, a potem w Warszawie lub na X-ie, czy na moich kanałach na Spotify. Zachęcam do wejścia na X-a, Michał M. Specjalski. Zachęcam na YouTube Geopoliti, mój kanał związany z biuletynem geopolitycznym. Przypominam, oraz moje podcasty na Spotify, Conspiracy Talk, czyli rozmowa spiskowa, oraz Geopoliti.org, Geopoliti.org Spaces. Także zapraszam serdecznie i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Cześć. Mam nadzieję, że ten materiał Tobie się podobał. Jeżeli tak, to przede wszystkim udostępnij go. Będę bardzo za to wdzięczny. I jakbyś chciał wesprzeć finansowo darowiznę na fundację, którą prowadzę, dowolną kwotą, będę Tobie bardzo zobowiązany. Z tego względu będę widział, że jest zainteresowanie i także będę miał materialne podstawy, żeby tworzyć bardzo ciekawe materiały o wysokiej jakości merytorycznej i wizualnej. Bardzo dziękuję i oglądaj, subskrybuj mnie i oglądaj następne materiały, które będę wysyłał dla Was. Cześć.